W poprzednim filmie wprowadziliśmy zapis wektorowy wzoru na pochodną złożenia funkcji wielu zmiennych. No to przypomnijmy sobie teraz szybko o co tutaj chodziło. Powiedzmy, że mamy funkcję od wielu zmiennych funkcję f, no i na przykład ona ma 100 zmiennych, 100 argumentów, tak jak tutaj. Czyli mamy jakiś 100-wymiarowy obszar. Tutaj mamy wymiar tego jest 100, jak ktoś. Nie lubi tak dużych wymiarów, to możemy myśleć, że to jest przestrzeń dwuwymiarowa. Łatwiej to sobie wyobrazić wtedy. I funkcję f, która ma wartości liczbowe, czyli tutaj mamy oś wartości funkcji f i funkcja f przekształca nam ten obszar na prostą, rzeczywistą. No i tę funkcję składamy z funkcją o wartościach wektorowych, czyli tutaj będzie oś argumentów naszej funkcji v. To te argumenty oznaczamy T i funkcja V, funkcja V przekształca nam prostą rzeczywistą w ten wymiarowy obszar, czyli jej obrazem tu będzie jakaś krzywa w tym obszarze. No i teraz to, co nas interesuje, to jest złożenie tych dwóch funkcji, czyli najpierw działa funkcja V na argument T, na argument liczbowy, następnie na wynik tego działania działa funkcja F. No i to złożenie ma sens, dlatego że Funkcja T ma 100 składowych, a funkcja F ma 100 argumentów. No i możemy następnie obliczyć pochodną czegoś takiego, takiego złożenia. No i to jest funkcja z prostej w prostą. To złożenie przekształca nam prostą rzeczywistą w prostą rzeczywistą, więc to jest po prostu zwyczajna pochodna d po dt funkcji o wartościach liczbowych. No i ten wzór, który napisaliśmy, ma taką postać. No i ten wzór mówi nam, że żeby obliczyć taką pochodną to trzeba wziąć gradient funkcji f w punkcie v od t i pomnożyć go skalarnie przez pochodną tej funkcji w wartościach wektorowych dv po dt no a jak się liczy tę pochodną jak to zróżniczkujemy no to oczywiście liczymy pochodną każdej składowej po kolei dx1 po dt i tak dalej aż do dx 100 po dt i dostaniemy znowu taki wektor o stu składowych, które, którego każda składowa jest pochodną odpowiedniej składowej tutaj. No i teraz zauważmy, że ten wzór przypomina wzór na pochodną kierunkową funkcji f w kierunku pewnego wektora. Jak ktoś nie wie, co to jest pochodna kierunkowa, to zachęcam do obejrzenia filmu o pochodnych kierunkowych. Ja tutaj tylko szybciutko przypomnę, że jeżeli mamy tutaj powiedzmy jakiś wektor w, i teraz chcemy obliczyć, jak zmienia się wartość funkcji wtedy, kiedy przesuniemy się odrobinkę, tu weźmiemy jakiś taki mał, malutki przyrost w kierunku tego wektora w, to jakiej zmianie wartości funkcji to odpowiada. No to jak się liczy taką pochodną kierunkową? No tak jak w tym filmie sobie to wyprowadziliśmy, ten wzór na pochodną kierunkową w kierunku wektora w to oznaczamy właśnie takim symbolem nadla dla w funkcji f w punkcie, w jakimś punkcie, w punkcie powiedzmy p. No to jest ten punkt, czyli tutaj P to jest wektor, który wskazuje ten punkt, właśnie. Więc pochodna kierunkowa w kierunku wektora W funkcji f w punkcie P, no to jest gradient funkcji f w tym punkcie P pomnożony skalarnie przez ten wektor V. Taki wzór sobie wyprowadziliśmy na pochodną kierunkową. No i teraz, jak popatrzymy, co tu jest do czego podobne, no to widzimy, że ten wektor w to odpowiada temu wektorowi dv/dt. No, a, a ten punkt p, no to odpowiada ten punkt p odpowiada tutaj argumentowi, czyli temu wektorowi v od t. Czyli możemy napisać, że to jest pochodna kierunkowa w kierunku tego wektora dv/dt. No, ten wektor dv/dt, no to możemy oznaczyć symbolem V' tak, to możemy napisać, że to jest po prostu V' czyli to jest pochodna kierunkowa w kierunku pochodnej wektora V, czyli w kierunku wektora V' no z naszej funkcji, z naszej funkcji F w punkcie V od T. Czyli dostaliśmy kolejną postać wzoru na to samo, na pochodną naszego złożenia, tym razem jeszcze bardziej zwartą postać, wyrażoną w języku pochodnej kierunkowej. I teraz zastanówmy się, jaka jest interpretacja tego wzoru na zakończenie. To w tym celu tutaj narysujemy sobie rysunek, to tutaj na razie wymarzę, żeby nam nie zaciemniało. I najpierw zastanówmy się, co to jest ta funkcja v od t. No tak jak mówiłem wcześniej, obrazem prostej rzeczywistej w tym odzorowaniu v tutaj będzie jakaś krzywa. No ta krzywa tutaj jakoś tam sobie przebiega. No i teraz w jakimś punkcie, powiedzmy tutaj jesteśmy, wartość tego odzorowania. To jest po prostu taki wektor, który wskazuje punkt na tej krzywej, czyli to jest V od T, do jakiegoś parametru T. No a teraz, co to jest V' w tym punkcie T? Co to jest V' od T? V' pochodna tego V, no to jest oczywiście wektor styczny do tej krzywej, czyli to jest taki wektor, który w tym punkcie będzie styczny do, do krzywej, czyli mamy taki wektor V'. Od t to będzie coś takiego. No i teraz zastanówmy się, co to jest liczenie pochodnej. Jak jesteśmy w jakimś punkcie tutaj, powiedzmy, no i liczymy pochodną, no to pytamy, jak zmienią się wartości funkcji wtedy, kiedy przesuniemy się tutaj o jakiś malutki przyrości w jakąś stronę. No to ponieważ tutaj mamy do czynienia ze złożeniem funkcji, no to odpowiedź na to pytanie też jest dwuetapowa. Więc po pierwsze, temu przyrostowi malutkiemu w tej dużej przestrzeni odpowiada. Przesunięcie się w kierunku wektora stycznego do krzywej. Czyli tutaj, jak się przesuniemy o kawałek na, na, tej, na tej prostej parametru t, no to temu odpowiada przesunięcie na, na tej krzywej w kierunku wektora stycznego do naszej krzywej. No i na to pytanie, jakie jest to przesunięcie, odpowiada ten wektor v' od t. Czyli to jest ten pierwszy etap. No a w drugiej kolejności, my obliczamy na tej krzywej wartość tej funkcji f. No to teraz pytamy, jak zmienią się wartości funkcji f wtedy, kiedy przesunę się w kierunku tego wektora v' od t? No bo wiem, że tak się tutaj przesuwam. No to na to pytanie odpowiada właśnie pochodna kierunkowa. Liczymy pochodną kierunkową w kierunku wektora v' od t, czyli tutaj właśnie zamiast tego wektora w mamy wektor v' od t. I liczymy pochodną kierunkową w punkcie v od t. No i ta pochodna kierunkowa, jak wiemy, odpowiada nam na pytanie o to, jak zmieniają się wartości funkcji wtedy, kiedy przesuniemy się w kierunku tego wektora? No i temu odpowiada tutaj jakiś przyrost funkcji, wartości funkcji na tej prostej wartości funkcji. Więc taka jest interpretacja geometryczna. No i tutaj widzimy bardzo ładnie, jak nam się łączą różne pojęcia: pojęcie złożenia funkcji, gradientu, pochodnej kierunkowej, i wszystko ze sobą się tutaj jakoś ładnie łączy.